Wnętrza Charlotte są francuskie, bo przede wszystkim chodziło mi o nawiązanie do café, boulangerie i bistro francuskiego. Mimo, że to może być dziwne, że to są aż trzy różne koncepty, ale tak, to jest miks trochę tych trzech rzeczy. Takie charakterystyczne rzeczy to są, wiesz, stoliki, przy którym siedzę, krzesła, bistro, duża kanapa, ta jest bardzo charakterystyczna dla francuskich bistro czy bouillon. Cześć, nazywam się Justyna Kosmala i jestem współzałożycielką Charlotte. Teraz jesteśmy w Charlotte Bouillon na Nowym Świecie, stąd może trochę głośno, przepraszam za to, ale jesteśmy otwarci, jesteśmy piekarnią, która działa od godziny 7 rano do 1 w nocy, więc może być mały szum. Sztuka i design są bardzo ważne dla Charlotte, bardzo ważne też są dla mnie osobiście. Wydaje mi się, że to jest hiperważne w kawiarniach, bistro, neobistro. To tak jak mówiłam, produkt, jedzenie przede wszystkim, ale też atmosfera, jaką dajemy. Bardzo lubię tu w Charlotte Bouillon dzieło Konrada Żukowskiego na ścianie. I to jest po prostu też taka trochę prywatna historia. Skontaktował nas Michał Suchora, znajomy, kolekcjoner i po prostu siedzieliśmy i myśleliśmy, co można zrobić, co fajnego zrobić na ścianie tego budynku, wybudowanego w latach 50., więc chcieliśmy nawiązać do tych czasów. Czasów, kiedy w Warszawie był Picasso i też namalował coś na ścianie w Warszawie, więc to było ważne, ale szukaliśmy czegoś, co jest współczesne, które będzie bliskie nam, naszym pracownikom, naszym gościom, ale uwielbiam oczywiście mozaikę Geperta na Placu Zbawiciela, czyli znowu pozostawienie starego, czegoś starego, czegoś zabytkowego, czegoś z poprzedniej epoki w naszym lokalu i kultywowanie tej historii. Wspólny stół w Charlotte to była taka jedna z idei fix, które miałyśmy i nie było absolutnie możliwości, żebyśmy to zmieniły. Wręcz do tego stopnia, że musiałyśmy odrzucać niektóre fajne lokalizacje, gdzie stół by się po prostu fizycznie nie zmieścił. Mi się wydaje, że stół mi jest bliski w ogóle tak rodzinnie, kulturowo, jest gdzieś w naszym kodzie kulturowym mocno zapisany. I siedzenie przy wspólnym stole jest też bardzo francuskie. Jest rodzinne, Francuzi są znani z tego, że zawsze déjeuner, czyli obiad i dîner, kolacja jest spędzana w domu wspólnie przy stole ze wszystkimi posiłkami. I chodziło o to, żeby połączyć ludzi, że kawiarnia to jest miejsce nie tylko, gdzie możesz coś kupić i szybko zjeść, ale też spotkać ludzi, pobyć z nimi, poinspirować się nimi albo wymienić się jakąś ideą, myślami, zdaniami. Najzwyczajniej pogadać. Poprosiłam Tomka Rygalika, z którym akurat wtedy byłam w jakiejś podróży służbowej i spytałam się Tomka o radę, co by zrobił i jak by go zaprojektował, bo tam jest myk, nasz stół podnosi się do góry, czyli od rana jest śniadaniowy, niski, tradycyjny, o godzinie 18 zawsze, od 10 lat dokładnie, o godzinie 18 podnosi się do góry. Jesteśmy tutaj troszeczkę bardziej barem winnym. Ja zachodziłam w głowie, co zrobić, żeby go podnieść, bo to jest kawał dębowego stołu. I Tomek w ciągu sekundy powiedział, no nie, trzeba go zrobić tak jak architektoniczny stół kreślarski. Porcelana w Charlotte to rzeczywiście są po prostu białe talerze polskiej marki, gastronomicznej, przeznaczonej właśnie do użytku publicznego. Podoba mi się, że to jest polska marka, ale to też jest bardzo charakterystyczne dla francuskich bistro. I ta porcelana idealnie się wpisuje w ten zamysł. Wszystkie francuskie bistro mają po prostu zwykłą, grubą, białą porcelanę. Ta charakterystyczna obwódka z logotypem też jest czymś bardzo tradycyjnym we francuskich bistro, więc to jest akurat taki tradycyjny element, który zastosowaliśmy w designie, właśnie ten, który ma nam przypomnieć trochę nasze wycieczki do Paryża albo do Francji. I to daje ten element takiego właśnie francuskiego bistro.